Powiecie mi jakiś wyraz bądź zdanie, a wtedy ja wam powiem od tyłu. Żeby zweryfikować poprawność tego, co powiedziałem, mam przygotowaną aplikację w telefonie. Ale mam zdanie powiedzieć? Zdanie bądź wyraz. Proszę bardzo, z bajki. W dalekiej Persji, cudnej krainie, która z dywanów stubarwnych słynie, dwaj bracia żyli kiedyś przed laty. Proszę? Jeden był biedny, drugi bogaty. Proszę bardzo. To jest za długie, szybko powiedziałaś. Weź. Utlukłaś go. Jezu, tak widzę, że ty masz taki sadyzm, patrz, że zostawiłaś go, on nie ma szans. Kochana, jeszcze nie wiesz. To może krótko, w dalekiej Persji. W dalekiej Persji, cudnej krainie. Nie, no w dalekiej Persji. Miałam dwa zdanie powiedzieć. W dalekiej Persji. Isrep, jej kelat, w. W dalekiej Persji. Ja już powiedział, że młodą też będzie uczył mówić od tyłu. No Boże, jedna dosia. Mógł jeszcze Janka nauczyć mówić po polsku. Jeżeli powiecie mi jakikolwiek wyraz, szybko od razu wam odpowiem. Po prostu zniszczmy go szybkimi hasłami, dobra? Dobra. Genovefa. Afowenek. Afowenek. Reproduktor. Rod, kut, orper. Czekaj no, pocałuj mnie w dupę. Epud, wy, em, jałacu. No, paracetamol. Lomata ceperaf. Nienawidzę cię! A ja ciebie lubię. W popkulturze popularna jest teoria tak zwanego backward messaging, czyli jak się puści znany utwór od tyłu, to słychać na przykład hymn pochwalny na cześć szatana. Nie wiem, czy wiesz. Nie wiem, ale już wiem. Że Jolko, Jolka, pamiętasz, puszczono od tyłu, to jest bardzo zła piosenka. Zresztą puszczono od przodu, jakby się tak wsłuchać, też jest taka pikantna. Czerwony guzik. Kizuk i nowerw. Masz talent! Cnera, sam! Ha! Poczekaj, poczekaj! Jaczekop, jaczekop! Dawaj no! Lolek, lolek, bolek! Kelop, kelol, kelol! Lolek, lolek, bolek! Przepraszam!